Wieczne synostwo Pana Jezusa Chrystusa. Wcielenie Syna. On stał się człowiekiem. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Bóg objawił się w ciele. Ewangelia według Jana, 1 rozdział, 14 werset, 1 list do Tymoteusza, 3 rozdział, 16 werset. Rozważ i kontempluj cud wcielenia. Biblia opisuje to w bardzo prostym języku. Słowo było Bogiem, a Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Ewangelia Jana, 1 rozdział, 1 werset oraz 1 rozdział, 14 werset. Nieskończony Bóg stał się człowiekiem. Odwieczny wkroczył w czas. Jak uczy nas Galacjan 4 rozdział, 4 werset. Bóg, który nigdy nie miał początku i który zawsze istniał, narodził się jako niemowlę. Uczy nas o tym Michała 5 rozdział, werset 2 oraz Izajasza, rozdział 7, werset 14 oraz Izajasza, werset 6, rozdziału 9. Wszechmogący spoczywał w ramionach Marii jako niesamodzielne dzieciątko. Stwórca wszech rzeczy został złożony w naczyniu przeznaczonym do karmienia zwierząt. Tak podaje nam Ewangelia według Łukasza, rozdział 2, werset 12. Ten, który był wysoki i wywyższony, jak mówi nam Izajasza, 6 rozdział, werset 1, został położony w skromnym żłobie i powitany przez skromnych pasterzy, przez ubogich pasterzy. Być może najbardziej cudownym faktem wcielenia jest to, że umożliwiło ono nieśmiertelnemu umrzeć. Żywy Bóg nie może umrzeć. Grzech człowieka zasługiwał i wymagał śmierci, bo tego uczy nas Słowo Boże zapisane w Rzymian 1 rozdział 32 werset oraz 6 rozdział 23 werset, skazując człowieka na wieczne egzystowanie w oddzieleniu od Boga. I to widzimy w Izajasza 59, werset 2 oraz w 2 Tesaloniczan, 8 i 9 z rozdziału 1. Bóg w miłości wymyślił sposób, aby zapewnić zbawienie grzesznemu człowiekowi bez narażania na szwank swojego sprawiedliwego i prawego charakteru. Służąc jako zastępca człowieka, sam zapłacił karę śmierci za grzesznego człowieka. Aby tego dokonać, Bóg musiał sam stać się człowiekiem, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego człowieka. Jak mówi nam między innymi Hebrajczyków, 2 rozdział, werset 9. Nieśmiertelny nie może umrzeć, ale Bóg wziął na siebie nasze człowieczeństwo. I Bóg człowiek mógł umrzeć i umarł za nasze grzechy, jak uczy nas 1 list do Koryntian, 15 rozdział, werset 3 oraz 1 list Piotra, 3 rozdział, 18 werset. Tak, urodził się, aby umrzeć. Celem jego przyjścia na ten świat było zbawienie grzeszników. Poucza nas o tym Słowo Boże zapisane w 1 Tymoteusza,
Pierwszy rozdział, 15 werset oraz Ewangelia Jana, 3 rozdział, 17 werset. A to zbawcze dzieło dokonało się nie w kołysce w Betlejem, ale na krzyżu Golgoty. Jego narodziny umożliwiły jego śmierć. Jego śmierć umożliwiła nasze zbawienie. Biblia opisuje to w ten sposób. Znacie bowiem łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że choć był bogaty, to jednak dla was stał się ubogi, abyście wy przez jego ubóstwo stali się bogaci. Tak poucza nas drugi list do Koryntian, 8 rozdział, werset 9. Niech nikt nie myli znaczenia wcielenia. Bóg stał się ciałem i stał się człowiekiem, ale nie stał się synem. Stał się uczestnikiem ciała i krwi i stał się podobny braciom swoim, bo tak uczy nas słowo zapisane w Słowie Bożym w liście do Hebrajczyków, 2 rozdział 14 werset i 2 rozdział 17 werset. Ale to nie przez wcielenie stał się synem Bożym. Rozdział 1 Ewangelii według Jana uczy, że odwieczne słowo stało się ciałem, jak uczy nas między innymi Jana 1 rozdział 14 werset. W pierwszym rozdziale listu do Rzymian użyto podobnego języka, aby przekazać fakt, że syn stał się z nasienia Dawida według ciała, bo tak mówi nam list do Rzymian 1 rozdział werset 3. Ten, który kiedykolwiek był Synem Bożym, stał się synem Dawida przez ludzkie narodziny. Wieczny Bóg stał się człowiekiem zrodzonym z domu i z rodu Dawida. Wieczny Bóg nie stał się Synem Bożym. On od zawsze był Synem Bożym. Wieczny Bóg nie stał się Synem Bożym, On od zawsze jest Synem Bożym. Pan Jezus zadał kiedyś faryzeuszom pytanie, na które nie potrafili odpowiedzieć. Co myślicie o Chrystusie, to znaczy Mesjaszu? Czy im jest Synem? Oni Mu mówią Synem Dawida. On im odpowiedział, jeśli więc Dawid nazwał go Panem, w psalmie 110, werset 1, to jak jest jego synem? Mateusza, Ewangelia według Mateusza, 22 rozdział, od 40 do 45 wersetu. Faryzeusze zostali uciszeni tym pytaniem, ale wiele lat później na to samo pytanie odpowiedział inny faryzeusz, któremu łaska Boża otworzyła oczy. Odpowiedź została udzielona przez apostoła Pawła i zapisana w liście do Rzymian, 1 rozdział, 3 do 4 wersetu. Czyim synem jest Mesjasz? W swoim człowieczeństwie, według ciała, jest synem Dawida, jak mówi list do Rzymian, rozdział 1. W swoim bóstwie jest Synem Bożym, jak to widzimy w liście do Rzymian, w rozdziale 1, wersecie 4. A zatem jest Panem Dawida. Jego zmartwychwstanie było ostatecznym dowodem na to, że był wszystkim, za kogo się podawał. Nie stał się Bogiem podczas wcielenia, ani nie stał się synem w czasie wcielenia. Wcielenie było punktem, w którym wieczny Syn Boży przyjął nasze człowieczeństwo. Nie przestając być Bogiem, Syn Boży stał się synem człowieczym, abyśmy my, synowie ludzcy, stali się synami Bożymi, jak uczy nas Ewangelia Jana, 1 rozdział,
werset 12 oraz Galacjan, 3 rozdział, 26 werset. Czyli 1 rozdział, werset 12 Ewangelii Jana i Galacjan, 3 rozdział, 26 werset. Obyśmy zawsze byli pełni podziwu i uwielbienia dla Jego miłości i łaski, dzięki którym zniżył się tak nisko, aby podnieść nas tak wysoko. Oto jaką miłością obdarzył nas Ojciec, że zostaliśmy nazwani synami Bożymi, jak mówi pierwszy list Jana, 3 rozdział, 1 werset. Także już nie mogą umrzeć, są bowiem równi aniołom, a jako uczestnicy zmartwychwstania są synami Bożymi. Ewangelia według Łukasza, 20 rozdział, 36 werset. Wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Galacjan 3:26.